Toruń odwiedził prezes partii Polska jest najważniejsza Paweł Kowal oraz szef regionalnych struktur PJN poseł Andrzej Walkowiak. Razem z szefową toruńskich struktur partyjnych panią Iwoną Michałek zwiedzili Stare Miasto, a następnie udali się na konferencję prasową, na której zaprezentowano program partii w zakresie edukacji, który opracowany został m.in. przez toruńską liderkę listy PJN do Sejmu panią Iwonę Michałek. Liderami list PJN w wyborach do Sejmu w Kujawsko-Pomorskim będą poseł Andrzej Walkowiak w okręgu bydgoskim, Iwona Michałek w okręgu toruńsko-włocławskim. Walkowiak jest posłem już drugą kadencję. Natomiast pani Iwona Michałek jest konsultantem w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Serdecznie. Może, ja wiem, że państwo chcecie newsów i nazwisk, będą nazwiska, ale zanim będą nazwiska, chciałbym powiedzieć, że zaczynamy dzisiaj w Toruniu. Zaczynamy w Toruniu dyskusję o polskiej szkole. Przygotowaliśmy wspólnie z zespołem, w którym ważną rolę odgrywa pani Iwona Michałek, naszym zespołem, swoje propozycje dotyczące tego, co zmienić w polskiej edukacji. Będzie to w naszym przekonaniu jeden z najważniejszych tematów kampanii. Ludzie mają dosyć sytuacji, w której muszą co roku wydawać kolejne kilkaset złotych na książki dla swoich dzieci. Mają dosyć tego, co ktoś nazwał mafią podręcznikową. Będziemy się tą sprawą zajmowali w kampanii i ta sprawa będzie nam przypominała, że to nie jest wyłącznie kwestia podręczników, że polska szkoła w ostatnich latach w coraz większym stopniu zaczyna wymagać poważnej dyskusji nad tym, jak ją zmienić. Tę dyskusję rozpoczynamy dzisiaj. Będziemy ją kontynuowali przez najbliższe 3 tygodnie. Przedstawiamy nasze tezy. Zaraz poproszę panią Iwonę Michałek, żeby jako osoba znana wam i myślę, że nie macie żadnej wątpliwości, najbardziej kompetentna do tego, żeby mówić o edukacji w imieniu Polska jest najważniejsza, ale mamy takich osób jeszcze kilka w kraju. Powołamy zespół, będziemy dyskutowali nad tezami, które przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Będziemy pytali obywateli, co jeszcze w polskiej szkole jest dzisiaj do uzdrowienia, co jeszcze jest do zrobienia tak, by faktycznie szkoła była tym laboratorium Polski obywatelskiej. Jeżeli chcemy, żeby Polska była oparta o aktywność obywateli, jeżeli chcemy, żeby Polska rozwijała się jako kraj, w którym ludzie mają coś do powiedzenia, musimy zaczynać od szkoły. Zaczynamy zatem od szkoły. W kampanii wyborczej będzie to jeden z głównych tematów. A dzisiaj nasze propozycje i zachęta do dyskusji dla profesorów, środowisk naukowych, środowisk oświatowych, społecznych środowisk, które zajmują się oświatą i edukacją. Czekamy na wasze głosy, nie będziemy się zamykali w swoich pomysłach, przeanalizujemy wszystko, co do nas napłynie jako dobre propozycje i 1 września, przed 1 września to będzie czas, kiedy będziemy o tym otwarcie mówili. Nasza kampania, powiedziałem to przed chwilą już komuś, to będzie nie kampania wielkiej Ergo Areny, nie kampania kolorowych baloników i konfeti, to będzie kampania spraw, które naprawdę dotyczą Polaków, to będzie kampania pokazująca, że patriotyzm to jest dbanie o swój kraj, to jest dbanie o szkołę, to jest dbanie o rowy melioracyjne, to jest dbanie o dworce, to jest pokazanie, że jesteśmy w stanie sami dbać o infrastrukturę, o rozwój, że nie musimy czekać na kogoś, kto przyjdzie i za nas to zrobi. Także zapraszam. Szanowni Państwo, zanim przystąpiliśmy w ogóle do dyskusji wstępnej o programie edukacyjnym, przeprowadziliśmy sondę. Bardzo zapraszam, proszę bardzo, Paweł. I proszę Państwa, żebyście sobie zobaczyli tą sondę, która nas jakby zainspirowała troszeczkę. Czy uważa Pani, że dzieci powinny rozpoczynać naukę w wieku 6 czy 7 lat? Raczej 7. Uważam, że 6 lat to jest za wcześnie. Zresztą może nie za wcześnie, ale po prostu no, chyba nasza oświata nie przygotowana jest do tego typu oferty dla dzieci. Ja bym był jednak za 7. Na ten rok jeszcze dzieci mogą sobie spokojnie z rodziną pobyć. 7. 7, tak? Tak. Bo trzeba zostawić to dzieciństwo, a nie zaraz w karby nauki. Wiem, że dzieci młodsze szybciej się uczą, ale wolałabym, żeby były trochę starsze. Im prędzej zaczynają, tym lepiej chyba. Ponieważ szybciej to się przyswoi i tak dalej. Nie należy dzieciom zabierać dzieciństwa, tak myślę. To jest, też ważne jest obcowanie z rodzicami do 6 roku życia. To też kształtuje osobowość
więc uważam, że od siedmiu lat powinni. Akurat dobrze się składa, bo jestem nauczycielem przedszkola i uważam, że nie należy dzieciom zabierać dzieciństwa, więc oczywiście jestem za tym, żeby rozpoczynały naukę w wieku 7 lat, zdecydowanie. Od 7 lat? 7, mają po prostu zabrane rok dzieciństwa. I to jest niestety z niekorzyścią dla tych dzieci. Sama rozpoczynałam naukę w wieku 7 lat i uważam, że to jest dobre rozwiązanie dla osób i dla rodziców. Im więcej czasu dziecko przebywa z rodzicami, tym lepiej. Tym bardziej, że to jest jedyny czas, kiedy rodzice tak naprawdę mogą poświęcić swój czas dziecku. Potem ono dorasta i to jest właściwie najważniejszy czas w naszym dorastaniu, kształtowanie naszej osobowości, więc uważam, że w wieku 7 lat nie zabierajmy dzieciństwa dzieciom. Dla mnie w wieku 7 lat, ponieważ powinno mieć więcej dzieciństwa. Dzieci się do szkoły, to już wszystko po prostu mija. I no to dzieciństwo jednak krótko trwa. Dla 7 nie odbierałabym im dzieciństwa i tak jest wysoki poziom. Uważam, że dzieci powinny rozpoczynać naukę w wieku 7 lat. Takie jest moje zdanie. Wie pan co, to jest różnie. To trzeba zobaczyć, jaki jest system nauczania. Jeżeli jest program dla 6 lat, to można, żeby zaczynały w wieku 6 lat naukę. Po prostu, a jeżeli nie ma takiej szkoły, która nie jest przygotowana dla dzieci, no to od 7, na przykład w Anglii zaczyna się od 4 albo od 5, ale to jest takie mieszanie szkoły z przedszkolem, tak? No nie, moim zdaniem to powinno być indywidualnie stosowane do potrzeb rodziny dziecka i aby na tym nie ucierpiało ani dziecko, ani rodzina, prawda? Myślę, że to powinno być do wyboru, czy bez przymusu, czy ta linia jest nie 5, nie 8, tylko że właśnie kto chce może wcześniej, kto chce może 7. Tak jest moje zdanie. Co sądzi pani o gimnazjach? Czy powinny być zachowane, czy należałoby wrócić do dawnego systemu nauczania z 8-klasową szkołą podstawową? Gimnazjum to największa głupota, jaką w ogóle wymyślono, według mnie, dlatego że dzieci myślą, że są dorosłe, ale tak naprawdę nie są. I przychodzą im bardzo głupie pomysły do głów. W zasadzie w wieku gimnazjalnym rozpoczyna się takie wielkie imprezowanie, a ja uważam, że powinny być 8-klasowe szkoły. Według mnie 8 klas było dużo lepsze. Teraz takim razem są zbieraniną dzieci ze wszystkich miejscowości i tak jakoś w tych miastach nie jest za ciekawie. Rok dłużej się uczymy, to też nie jest ciekawe. No 8 klas jednak w tej samej szkole ciągle, no lepiej. 8-klasowych. A dlaczego? Dlatego, że wychowawca biorąc dziecko od pierwszej klasy, kończąc go na 8, wychowuje człowieka. Wypuszcza już ukształtowanego człowieka. A tak, co 3 lata się zmienia wychowawca, dziecko nie zapoznaje się z programem, tak, ale po prostu nie wyrobić sobie osobowości. Według mnie uważam, że powinno być niestety system 8-klasowy. Młodzież za bardzo staje się dorosła w gimnazjum i to jest na minus, duży minus dla dzieci. Uważam, że należałoby wrócić do tego systemu poprzedniego, ponieważ nie jest dobrym pomysłem kumulacja młodzieży, tak dużej ilości młodzieży w tym wieku z takimi problemami, z takim temperamentem, wiadomo, w jednym miejscu. Także uważam, że powinien wrócić stary system. Byłoby lepiej. Młodzież w wieku 6 klasy podstawówki, jak się spotka z pierwszym samym, to tak jakby zmieszać trochę wódki, jeszcze do tego trochę paliwa i się dziwić, że będzie ogień. No. Znaczy, ja jestem zdania, że gimnazjum to jest dobre rozwiązanie, ponieważ człowiek nie musi 8 lat spędzać czasu w jednym środowisku. W pewien sposób jest to jakaś odskocznia. Można zmienić środowisko, otoczenie. Kształtuje się nasza osobowość też w innym gronie znajomych, przyjaciół. Uważam, że nie każdy pochwalałby obcowanie z ludźmi przez 8 lat, z tymi samymi nauczycielami. Mimo wszystko to jest taki przerywnik między liceum a podstawówką i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Uważam, że 8 klas było lepsze, ponieważ w gimnazjach uczymy się wszystkiego i niczego. Tak naprawdę z gimnazjum nie pamiętam praktycznie nic. No może trochę, ale jednak uczymy się wiele niepotrzebnych rzeczy. Uważam, że powinniśmy wybrać już swój przedmiot główny i po tych 8 latach uczyć się tego, czego chcemy. Może to jest dobre, że jest gimnazjum, ponieważ jest trochę taki przedział pomiędzy podstawówką a gimnazjum i może trochę ich to oddziela, tak. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Ja jestem z rocznika 9-4, więc nie wiem, jak było dawniej, ale uważam, że ten system jest okej. To jest pomysł fatalny po prostu i uważam, że raczej ten poprzedni system był najlepszy, bo dzieci nie udawały dorosłych po prostu. Dobrze, proszę Państwa, no i ten filmik jak gdyby tak był zaczynem do prac nad programem edukacyjnym.
I Państwo oczywiście dostaniecie te nasze tezy do ręki, ale główną naszą propozycją jest, no chcemy szkoły obywatelskiej przede wszystkim. Chcemy powrotu ośmioklasowej szkoły podstawowej, chcielibyśmy pięcioletnich liceów, czteroletnich liceów, pięcioletnich techników. Chcielibyśmy uważamy, że tak naprawdę powinniśmy w edukacji mówić o uczniu. Uczeń jest tym centrum dla wszystkich podmiotów, które dla szkoły pracują. I nauczyciel, im będzie nauczyciel lepszy, lepiej przygotowany, tym będzie lepiej przygotowany uczeń. Więc chcemy, żeby zmienił się system kształcenia nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby nauczyciel miał lepszą wiedzę, jak wychodzi z uczelni, ale też wiadomo, że musi nową wiedzę zdobywać przez cały okres pracy. W związku z tym uważamy, że należy wrócić do powszechnego dostępu do nauczyciela doradcy metodycznego. Chcielibyśmy również zdecydowanie, żeby nauczyciel mógł wybierać formę zatrudnienia w szkole. W tej chwili jest karta nauczyciela, chcielibyśmy dyskutować nad tym, że może są jeszcze inne metody ważniejsze i lepsze dla szkoły. W ostatnim czasie bardzo mocny problem to są szkoły zawodowe. Jeśli ich coraz mniej, mają coraz niższy poziom, dlatego że szkolnictwo zawodowe nie jest dowartościowane, nie jest dofinansowane i chcemy rozmawiać o tym, żeby to szkolnictwo zawodowe jakby dowartościować i żeby tam młodzież po prostu chętniej szła. Chcielibyśmy dowartościować, żeby większe znaczenie miało szkolnictwo niepubliczne. Chcielibyśmy również, żeby rodzice mieli większy wpływ na to, co się w szkole dzieje bo uważamy, że tylko współdziałanie rodziców i nauczycieli daje pozytywne efekty. Chcielibyśmy zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ja doskonale sporo wiem o awansie zawodowym, bo w tym wiele lat pracowałam i wiem, że ten zamysł, który został, ten system, który został wprowadzony w 1999 roku, się w ogóle nie sprawdził. Dlatego też chcemy, żeby ten system był zupełnie zmieniony. No i tak jak tutaj sonda sama wskazała, chcemy, żeby do szkoły szły dzieci 7-letnie, a nie 6-letnie. Chcielibyśmy nad tym wszystkim dyskutować. To są nasze tezy, z którymi wychodzimy. Bardzo nam się podoba, chcielibyśmy, żeby każde dziecko miało szansę na przedszkole. Bez względu na to, gdzie mieszka, czy w mieście, czy na wsi, bo w tej chwili jest tak, że przedszkole stało się niedostępne bardzo często dla dzieci wiejskich. To są takie tezy, z którymi my występujemy i tak jak powiedział pan prezes, będziemy przez najbliższe 3 tygodnie dyskutować z różnymi środowiskami, żeby je skonkretyzować, może coś nowego dojdzie, zobaczymy. Chcielibyśmy pokazać Państwu jeszcze taką kreskówkę sympatyczną, która właśnie mówi coś o tym naszym programie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, tak jak widzieliście Państwo, filmik zaczął się od podręczników, o tej strasznej ilości podręczników, która spada na ucznia. No i my też chcemy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby był podręcznik online dostępny i tanie, żeby szkoła udostępniała podręczniki. Chcielibyśmy, bo myślimy o tym, że należy zdecydowanie wzmóc wsparcie małych szkół wiejskich. Wiemy, że te szkoły to bardzo często naprawdę jest jedyny ośrodek kulturalny na danej wsi. To zamykanie szkół przez w ostatnich latach bardzo częste protesty rodziców. Te protesty rodziców nie są nieuzasadnione. Rodzice wiedzą, że jak szkoła zostanie zlikwidowana na wsi, to wtedy tak naprawdę nie będzie tego centrum kulturalnego, nie będą się mieli gdzie spotykać i tak dalej. Bardzo często też szkoła wiejska wyzwala takie postawy obywatelskie wśród rodziców. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, myśląc o zamykaniu szkoły. Chcielibyśmy bardzo mocno, żeby szkoła oferowała pełen kurs historii dla młodzieży. W tej chwili według nowej podstawy programowej tak niestety nie jest. I uważamy, że należy zdecydowanie lepiej przygotować programy nauczania z historii, trzeba zmienić te programy, trzeba, żeby było bardziej obecne wychowanie patriotyczne w szkołach. Mamy taki pomysł, żeby bardzo ważnym elementem poznawania historii były objazdy historyczne. Że to znaczy, że one byłyby finansowane trochę również przez szkołę. Chcielibyśmy, żeby taki uczeń kończący, przystępujący do matury, miał ze sobą objazd historyczny. Może to być na wschód, może to być do Włoch, może to być na północ, do Danii. Są różne możliwości i dobrze by było, żeby taki system wprowadzić. Zresztą w niektórych warszawskich szkołach jest to z powodzeniem od wielu lat prowadzone i naprawdę nauczyciele mówią, że daje efekty. Proszę Państwa, no także mamy dużo rzeczy do zrobienia, te tezy stawiamy i zapraszamy środowiska do dyskusji. Chcielibyśmy, tak jak mówił Pan Prezes, w ciągu 3 tygodni następnych do września przedstawić Państwu ostateczny program edukacyjny. Proszę Państwa, chciałbym podkreślić kwestię historii w szkole. To była sprawa, o której mówiliśmy kilkakrotnie ostatnio. To nie jest taka sprawa, że ja jestem sam historykiem, czy nie jest taka sprawa, że jakoś szczególnie lubimy historię. We wszystkich krajach, gdzie nawet ogranicza się nauczanie historii, nigdy, przepraszam za wyrażenie, nie rusza się tego, co Niemcy nazywają historią współczesną, czyli tego czasu, który dotyczy tego, jak się kształtowała nasza rzeczywistość. Jeżeli chcemy wykształcać postawy obywatelskie, jeżeli chcemy pokazywać młodym Polakom ich kontekst życia w Europie, nasze związki z europejskim prawem, z europejską kulturą, nie możemy ograniczać historii, a szczególnie tej historii politycznej, gospodarczej, historii prawa ostatnich 100 lat. Dlatego, że to jest działanie wbrew tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, więc mówimy jasno, nie tylko historia, ale także, tak jak mają niektóre kraje, tak jak mają niektóre szkoły w Polsce eksperymentalne, jeden objazd historyczny. Albo pokazujący nasze związki z kulturą europejską, albo pokazujący historię obywatelskiej pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej, czyli wtedy to na przykład byłby wyjazd na Kresy, albo na przykład pokazujący historię totalitaryzmu XX wieku. To są tematy, o których dzisiaj się często mówi. Jeżeli później się buntujemy, że na przykład zniekształca się historię II wojny światowej, że kolejne pokolenia w Niemczech czy na zachodzie Europy zapominają o tym, jak wyglądała II wojna światowa, dlaczego tak ułożyły się losy Europy Środkowej po II wojnie światowej, nie można wtedy pominąć takiej pielgrzymki młodych ludzi śladami czy ofiar komunizmu, czy ofiar hitlerowskich Niemiec i trzeba o tym mówić.
stawiamy tę tezę jako bardzo, bardzo zdecydowaną. Będziemy też mówili i zapraszamy do dyskusji na temat przygotowania do pracy w zawodzie, przygotowania do pracy w zawodzie w szkolnictwie zawodowym. Być może tutaj konieczny byłby system jakichś obligatoryjnych umów wspierających z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej strony szkoły. Tak by ta praktyka i na szczeblu szkoły zawodowej, i na szczeblu technikum była takim klarownym elementem przygotowania do wejścia w system gospodarczy, właśnie najczęściej już w takim kontekście regionalnym, nie jakimś abstrakcyjnym przygotowaniu. I będziemy mówić, to jest sprawa bardzo ważna, o bezpieczeństwie w szkole. Bezpieczeństwo w szkołach to jest ta rzecz, która odbiera spokój rodzicom i to jest oprócz cen podręczników drugi temat, który powoduje, że na skroniach rodziców jest coraz więcej siwych włosów przed 1 września. Także i tę sprawę poddajemy pod dyskusję i to jest realna motywacja tego. Dyskutowaliśmy o tym długo z panią Iwoną Michałek, że akurat gimnazja są tym miejscem, gdzie to bezpieczeństwo jest najbardziej kruche. Akurat gimnazja są tym momentem w procesie kształcenia, kiedy rodzice najbardziej boją się o swoje dzieci i kiedy dzieci wskazują na to wszystkie badania i wskazują na to wszystkie niemal opinie osób, które mają do czynienia z gimnazjami, czy to jako nauczyciele, czy jako rodzice, czy jako dzieci. Kiedy dzieci mają pierwszy kontakt, nazwijmy rzeczy po imieniu, czy to z przestępstwami, czy z narkotykami, będziemy o tym mówili jasno. Te sprawy, które rodziców interesują przed początkiem roku szkolnego, będziemy stawiali, bo po to jesteśmy, po to powstaliśmy. Proszę Państwa, Ja tylko odpiszę. Najważniejsze. Najważniejsze. Dobrze. To w takim razie ja tylko chciałabym powiedzieć, że wśród nas kandydatami na listę są panie związane z gimnazjami. Jedna, która gimnazjum przeżyła na własnej skórze jako uczennica, a druga była dyrektorem gimnazjum. Więc jeżeli Państwo będziecie chcieli, pani Katarzyna Błądek, pierwszy rocznik byłaś gimnazjalistką, tak, prawda? A pani Elżbieta Kononiuk, pani dyrektor, była dyrektor gimnazjum w Złej Wsi Wielkiej. Mają swoje doświadczenia, jeśli chodzi o gimnazja, także bardzo zapraszam Państwa do takiej dyskusji. Proszę Państwa, ale wszędzie, gdzie przyjeżdżam, wszyscy pytają o jedynki, dwójki, trójki. Wiem, że to jest taki temat, którego nie mogę pominąć. Żeby nie było przychyłu na stronę Torunia, to zacznę od oficjalnego poinformowania, że naszą listę w Bydgoszczy będzie otwierał Andrzej Walkowiak. Za chwilę poproszę go o przedstawienie kilku osób z listy, tak żebyście Państwo wiedzieli, jakie mamy plany, ponieważ lista jest już skompletowana. To pewnie nie jest dla Państwa do końca wszystko tajemnicą, ale musi być taki moment, kiedy się to powie. Oficjalną kampanię jeszcze zaczniemy pod koniec sierpnia. Natomiast dzisiaj chciałbym osobiście powiedzieć, że cieszę się, że mamy dobrych kandydatów w tym regionie i że wiemy, że mamy w tym regionie szansę na przynajmniej dwa miejsca poselskie. Decydująca będzie ostatnia faza kampanii. Będziemy blisko ludzi, będziemy blisko ludzkich spraw, nie będziemy w Ergo Arenie, będziemy przy szkołach, będziemy na dworcach, będziemy w tych miejscach, gdzie naprawdę życie toczy się bez przerwy. Niestety. Jedynka już się domyślacie w Toruniu, to będzie pani Iwona Michałek, będzie otwierała naszą listę toruńską. I teraz proszę Państwa, Andrzej musi poczekać, no bo już tutaj kolejność musi być kurtuazyjna. Proszę panią Iwonę Michałek o kilka słów o kilkorgu z kandydatów, przedstawienie nazwisk. Na szczegóły przyjdzie jeszcze czas, żebyście mieli materiał na inne konferencje prasowe. Szanowni Państwo, tak jak pan prezes powiedział, nasza lista już jest prawie skompletowana. Tak naprawdę mam przyjemność być tą jedynką. Natomiast następne kolejności na liście są osoby z całego okręgu numer 5, czyli byłego województwa toruńskiego i włocławskiego z różnych powiatów, nie tylko Toruń. Na drugim miejscu jest pan Adam Lubiński, który jest nauczycielem, mieszka w Toruniu, a pracuje poza Toruniem. Trzecie miejsce pan Wojciech Prokopowicz, Włocławek. Czwarte miejsce pani Teresa Krzyżanowska, Rypin.
I na dalszej kolejności to pan Artur Jankowski, obecnie pracuje, więc nie mógł tutaj, młody człowiek, bardzo aktywny. Pani Katarzyna Błądek, pan Remigiusz Żurawski z Grudziądza, pan Karol Wielkanowski, pani Elżbieta Kononiuk, pani Katarzyna Błądek, potem pani Alicja Lewandowska z Włocławka, pani Jola Szkudlarek z Włocławka, pan Wiesław Młodziankiewicz z Golubia-Dobrzynia, pan Marcin Chlewicki z Aleksandrowa Kujawskiego. Także państwo, jak są jeszcze oprócz tego pan Wiesław Młodziankiewicz, mówiłam, pan Paweł Wójcicki, młody człowiek, student tutaj obecny, pan Dariusz Mądrzejewski. Proszę państwa, bardzo dużo pani Anna Zalewska z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Proszę państwa, więc bardzo różnorodne osoby bardzo młode i trochę starsze, z różnych środowisk, z różnych miejsc. Także w tej chwili jest 26 osób. Dziękuję bardzo. Andrzej Warkowiak. Tak. Nie było tego formu. Się nieopatrznie wmieszam tutaj. Nie ma, absolutnie nie ma. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zapewniam, że lista bydgoska jest równie silna, równie dobra jak lista toruńsko-włocławska. Na drugim miejscu na liście bydgoskiej znalazł się pan Marcin Droński, przedsiębiorca z Inowrocławia, młody człowiek, 30-paroletni, urodził się w roku bodajże 77. Był w swojej przeszłości między innymi wiceprezesem Agencji Rynku Rolnego, jest naszym ekspertem od spraw rolnych i pracuje w Pejotenie założonym kilkanaście tygodni temu zespole rolnym. Człowiek o też pewnym doświadczeniu politycznym, był kandydatem w 2006 roku na prezydenta Inowrocławia, zrobił bardzo dobry wynik, zajął trzecie miejsce, tak jak na ten wiek, to naprawdę bardzo dobry wynik. Na trzecim miejscu liderka z dużego okręgu świeckiego, z powiatu świeckiego, pani Elżbieta Kwiatkowska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, między innymi tej słynnej chaty menonickiej w Chrystkowie pod Świeciem, znana działaczka społeczna, właśnie liderka społeczna z regionu świeckiego. Mamy na swojej liście lekarzy, ekonomistów, historyków, są też rolnicy, jest bardzo młody, prężny rolnik z najbardziej odległej od Bydgoszczy gminy Jeziora Wielkie, pan Waldemar Ciesielczyk, jest lekarz Maciej Polakowski, który w tej chwili akurat, tak go losy rzuciły, pracuje w branży odzieżowej, z zawodem lekarza się rozstał, ale cały czas swoim doświadczeniem również w kwestiach służby zdrowia dzieli się z naszym też głównym ekspertem Andrzejem Sośnierzem ze Śląska. Lista jest kompletna. Muszę podzielić się z państwem taką może refleksją, że z dużą taką obawą przystąpiłem do budowy listy, ponieważ no przy tej zabetonowanej scenie politycznej wydawało się, że będzie trudno pozyskać ludzi właśnie o takim bogatym dorobku zawodowym, ludzi sukcesu. Tym bardziej tymczasem okazuje się, że jest naprawdę wiele osób, które nie godzą się z tą rzeczywistością polityczną, która w tej chwili w kraju, że tak powiem, obowiązuje, i podjęli się rzeczywiście trudnego dzieła nadkruszenia tego betonu, tego żelaznego uścisku, który istnieje między PiS-em a Platformą, i na pewno będziemy prowadzić kampanię dynamiczną, prężną, będziemy zauważalni. Myślę, że po rejestracji naszej listy naprawdę będziemy równymi partnerami w tej walce wyborczej, a będziemy się wyróżniać tym, że będziemy, ponieważ jesteśmy biedniejsi, nie mamy tych milionów, będziemy walczyć na argumenty, mówić o programach, pewnie nie będziemy mieli takich fajerwerków propagandowych,
ale damy sobie radę. O tym jestem przekonany. Pod przywództwem szefa Pawła Kowala na pewno dobrze na tym działa. Motywowałeś mnie? Tak. Do kolejnym. Ale proszę Państwa, tak, może to trzeba powiedzieć też tutaj, bo było wiele wątpliwości, czy da radę sformułować listy. Listy są naprawdę zrobione i naprawdę jesteśmy z nich dumni, bo to jest odwaga dzisiaj startować z PDL. Łatwo jest sobie pójść do jakiejś partii, wynegocjować jak w Wałbrzychu jakieś dobre miejsce w taki czy inny sposób. Trudniej jest powiedzieć, daj nazwisko, będę roznosił ulotki, będę działał. To jest dzisiaj odwaga, ale to jest realna tkanka demokracji. Bez naszej odwagi nie byłoby dzisiaj w Polsce demokracji. I powiedzcie to Państwo wszystkim. Demokracja, w której są tylko dwie duże partie i jedyny sposób awansu politycznego to jest podlizać się do jednego czy do drugiego szefa w regionie czy w centrali, to nie jest demokracja. To my decydujemy o tym, że w Polsce ciągle jest demokracja, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu środowisk, który ma odwagę powiedzieć, dobrze, idziemy, walczymy i wiemy, że można wygrać. Dzięki. Czy partia Wersyki Opęga wystawia listy posłów na kandydatów? Oczywiście, że tak. A jeśli osoba w przypadku senatorów stawiamy na tych, którzy naprawdę chcą i nie mamy ambicji, żeby pokryć cały kraj, szczególnie, że w przypadku senatorów chcielibyśmy pokazać, że podoba nam się ta koncepcja jednomandatowych okręgów wyborczych i wręcz chcemy stworzyć maksimum sytuacji, gdzie poprzemy kandydatów z innych środowisk. Myślę tutaj o środowisku Dudkiewicza i Majchrowskiego, czyli tym porozumieniu prezydentów, i myślę tutaj i o środowisku Marka Jurka, i o innych środowiskach, być może UPR-u, Kongresu Prawicy, środowiskach, które mają coś ważnego do zaoferowania Polakom i które często nie mogą się przebić. Będziemy tam, gdzie są dobrzy kandydaci, nie będziemy się wahali, żeby ich poprzeć. Czyli jeżeli chodzi o Senat, nie chcemy go upartyjnić ze swojej strony, wystawiamy swoich kandydatów tam, gdzie mamy dobrych, a w innych miejscach wręcz zachęcamy, żeby popierać regionalnie kandydatów, po prostu którzy w naszym sumieniu, czy w sumieniu działaczy, w sumieniu naszych polityków są dobrymi kandydatami i powinni uzyskać takie poparcie, szczególnie, że w tych wyborach, powiedzmy sobie szczerze, i tak im będzie bardzo trudno. Natomiast Pańskie pytanie o to, czy wystawiamy wszędzie listy, jest, muszę powiedzieć, pytaniem, dziękuję bardzo za tę okazję, nie jest wynikiem propagandy przeciwko nam. Jak sobie wyobrażacie, przyjeżdża Paweł Poncyliusz do Legnicy chyba na początku tego tygodnia i pytają go, czy w połowie wystawiamy. Wystawiamy we wszystkich, ponieważ inaczej było bardzo trudno brać udział w wyborach. Wszędzie mamy kandydatów, mamy ich już tak naprawdę ustalonych od 2-3 tygodni. Staramy się stopniowo pokazywać i prezentować, żeby był ten czas na zapoznanie się z naszą partią. Gdybyśmy to zrobili za jednym zamachem, po prostu nie mielibyśmy tego efektu. Mówię szczerze, że wzbudzałoby to zainteresowanie. My musimy wykorzystać każdy element waszej dobrej woli. Zapraszamy was 16. Nie śpijcie długo po święcie. Wszyscy wracamy z długiego weekendu, pokazujemy nowy element naszego programu, nowy pomysł na konferencje prasowe w całej Polsce. Chcemy pokazać kwestie infrastruktury, więc podpisy zbieramy wszędzie, kandydatów wystawiamy wszędzie. Kampania będzie dość krótka, wystarczy czasu, żeby przekonać Polaków do poparcia takiego, żebyście Państwo przekroczyli jednak ten próg wyborczy, bo na razie sondaże nie są łaskawe. Tak, bardzo lubię to pytanie, mam na nie 10 wariantów odpowiedzi. Myślę, że można w ten sposób wykończyć demokrację w Polsce, że się da partiom pieniądze na to, żeby działały w sferze informacyjnej bardzo mocno, a potem się czyta sondaże telefoniczne, rozmaite inne. No i w ten sposób możemy, jak ktoś chce, żeby tak było i uważa, że to jest super oddać głos na te dwie duże partie, proszę bardzo. Ja uważam, że to są zmarnowane głosy. Prawdziwa tkanka demokracji to my, czyli walka o to, żeby na nas spadły głosy. Pytam pan już tak poważnie mówiąc. Wie pan, to jest trudne wyzwanie. Ja zacząłem to robić 4 czerwca. Uważam, że w takich sytuacjach trzeba być odważnym i wziąć na klatę taką sytuację. Prawda? Czy się uda? Nie wiem. Chciałbym bardzo, żeby się udało. Staram się nie zmarnować ani minuty z tych 3 miesięcy. Staram się nie zmarnować ani jednego spotkania z dziennikarzami, żeby nie mówić o tym, że mamy coś do zaproponowania. I że inni też kiedyś zaczynali. I że warto poprzeć tych, którzy zaczynają. To nie jest wielkie ryzyko w demokracji. Nikt nic nie traci. A naprawdę i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma zasłużyły sobie bardzo na żółtą kartkę. To nie jest tak, że ja mam coś przeciwko nim. Chciałbym, żeby oni też istnieli w przeciwieństwie do nich, bo oni by chcieli, żebyśmy nie istnieli. Ale też chciałbym pokazać, że można inaczej i że można zaczynać od nowa i że warto to robić w demokracji. I że wtedy, kiedy będzie już tylko dwie partie i kiedy one będą miały
zapewniony żywot jak wilkołaki na zawsze z pieniędzy publicznych, to naprawdę nie będzie dobrze dla nikogo, nawet dla zwolenników tych partii. Także jeżdżę, przekonuję, staram się spotykać, pokazuję, że mamy coś do zaoferowania. Świetny program rodzinny, nawet przez naszych największych wrogów uważany za najbardziej oryginalny. Początkowo mówiono, że nierealny. Jak pokazaliśmy ekspertów, którzy za nim stoją, nagle się te wszystkie głosy zamknęły. Podejmujemy odważnie dyskusję o edukacji, podjęliśmy odważnie dyskusję o podatkach i to jeszcze nie koniec. Czy nie ma więcej pytań? Nie ma więcej pytań. Wszędzie wystawiamy listy. Dziękujemy.